Podczas salonu samochodowego w Genewie w 1981 roku zadebiutował samochód, który dziś prawdopodobnie nie byłby już możliwy w takiej formie. Niemiecki oddział dużej amerykańskiej korporacji współpracował z niezależną firmą tuningową w celu stworzenia homologowanego pojazdu rajdowego. W dzisiejszych czasach sam ten ciąg słów dzwoni na alarm wśród noszących krawaty ekonomistów biznesowych, którzy obecnie zasiadają na stanowiskach decyzyjnych u większości producentów samochodów. Pod koniec lat 70. i na początku 80. firma Irmscher już kilkakrotnie udowodniła, że tuning niekoniecznie musi być utożsamiany z majsterkowaniem. Doprowadziło to do tego, że ich produkty były oficjalnie dostępne w sieci dealerskiej Opla i wspólnie opracowano specjalne edycje modeli. Jednym z nich była Manta BI2800. Kiedy znane stały się przepisy dla grupy B w rajdowych mistrzostwach świata, Opel zdecydował się opracować odpowiedni samochód na bazie Manti B. Miał on zastąpić Ascone B400, która została zbudowana zgodnie z przepisami grupy 4. Największy sukces Ascony B400 nastąpił tuż po prezentacji następcy, kiedy Walter Rohr i Christian Geistdorfer zdobyli tytuł Mistrzów Świata w 1982 roku. Opel początkowo chciał zastosować w nowym samochodzie dwulitrowy silnik czterocylindrowy. W tym celu firma Cosworth opracowała nowe 16-zaworowe głowice cylindrów z przepływem krzyżowym. Silniki te nie osiągnęły jednak pożądanych osiągów. Ponieważ głowice cylindrów zostały już wyprodukowane, zaprojektowano nowy kuty wał korbowy dla bloku silnika, zwiększając pojemność skokową do 2,4 litra. Zaowocowało to 146 koni mechanicznych, 106 kW w wersji drogowej i ponad 253 konie mechaniczne, 184 kW w samochodzie wyścigowym. Turbosprężarka została uznana za zbędną. Z zewnątrz podstawowa wersja Manti B400 stała prawie niezmieniona na 15-calowych felgach aluminiowych. Irmscher oferował jednak szerokie nadwozie, spoilery i szersze felgi używane w rajdach jako opcjonalny pakiet. Za 9410 marek niemieckich samochód wyglądał niemal tak dziko, jak jego rajdowe rodzeństwo. Istniała również opcja zwiększenia mocy silnika do 253 koni mechanicznych za pomocą zestawu tuningowego. Później pojawiły się pakiety Phase 2 i Phase 3 zwiększające moc do 284 koni mechanicznych. Skróciło to czas przyspieszenia do 100 km na godzinę z 7,5 do 5,5 sekundy. Pierwsze 23 egzemplarze drogowe z 1981 roku można rozpoznać po osłonie chłodnicy z tylko dwoma szczelinami. Od początku 1982 roku można tu znaleźć cztery szczeliny. W samochodach rajdowych w tym samym miejscu często znajdowało się drzewo lamp z czterema dodatkowymi reflektorami. Początkowo dostępny miał być tylko kolor Arctic White, ale znane są również samochody w kolorze czarnym i srebrnym. Nazwa modelu Manta B400 odnosi się do dawnej grupy 4 FISA, dla której trzeba było zbudować 400 sztuk. Aby wziąć udział w grupie B, Opel musiał udowodnić produkcję 200 egzemplarzy nowego samochodu. Homologacja do rajdowych mistrzostw świata okazała się trudna. Akceptacja została już zarejestrowana w FISA jesienią 1981 roku. Jednak na linii montażowej w Antwerpii początkowo brakowało ważnych komponentów, co oznaczało, że do końca roku gotowe były tylko 23 egzemplarze. Za mało, by uzyskać homologację. Ostatecznie nastąpiło to dopiero we wrześniu 1982 roku. W rezultacie pierwsze samochody rajdowe wystartowały dopiero w 1983 roku, kiedy było już jasne, że napęd na wszystkie koła Audi Quattro nie może się równać z Oplem. W 1982 roku Opel zbudował prototyp AWD Manta wspólnie z Fergusonem w Coventry. Nie udało się to jednak z powodu słabego prowadzenia i kosztów kolejnej serii homologacyjnej. Do 1984 roku z linii produkcyjnej zjechało łącznie 245 egzemplarzy. Około 25 z nich wystartowało w różnych mistrzostwach rajdowych i na torach przez zespół fabryczny, tylko w sezonie 1983 i wielu prywatnych kierowców. Pozostałe pojazdy były wykorzystywane w zawodach rallycrossowych. Największym sukcesem Manti B400 było zwycięstwo w klasie samochodów z napędem na tylną oś w rajdzie Paryż-Dakar w 1984 roku oraz czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Erwin Weber i Günther Wanger wygrali również rajdowe Mistrzostwa Niemiec w 1983 roku.
W NLS, dawniej VLN, na torze Nürburgring Nordschleife Opel Manta B400 rywalizuje do dziś i cieszy się dużą rzeszą fanów. Dobrze zachowane egzemplarze tego ostatniego fabrycznego samochodu rajdowego Opla z napędem na tylne koła są obecnie rzadkością i kosztują niezłą sumkę. Jednak w porównaniu z innymi samochodami homologacyjnymi, takimi jak Lancia 037, są one prawie nadal tanie.